Siema, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak położyłem customowy lakier, a następnie składam zawieszenie. Także miłego oglądania. Dzisiaj przygotowuję budę do lakierowania. Siemano, właśnie zabieram się za podkładowanie komory i przedniego pasa. Komora wymyta, odtłuszczona, przedni pas również. Pas był piaskowany dzisiaj, więc od razu go zabezpieczam epoksydem. Zdecydowałem się na zrobienie customowego lakieru na czarnej bazie. Później rozprowadziłem drobinki metalu, taki brokacik, za pomocą żywicy. Na koniec zalałem to porządnie bezbarwnym, także wyszło coś zajebiście oryginalnego, o co właśnie mi chodziło. Słuchajcie teraz, bo to bardzo ważna rada. Jeżeli zdecydujecie się
na zakup gwintu, to nie zapomnijcie ustawić go na sam dół. Słuchajcie, ponieważ jednostka napędowa, na którą się zdecydowałem, nie należy do najlżejszych, zdecydowałem o zamocowaniu takich podkładek pod kielichy, pod cwagiera, grubość jakieś 3 mm, no i mają usztywnić kielich, żeby amortyzator nie wyszedł górą. Wszystko idzie w dobrym kierunku, także zabieram się za prowadzenie przewodów hamulcowych. W pierwszej kolejności idą przednie przewody na przedniej osi. Robię to pierwszy raz, no i chcę Wam pokazać też, jak to się robi, także zapraszam. O, i tak oto wygląda zarobiona końcóweczka, bardzo ładnie. Mam też giętarkę, zaopatrzyłem się, także teraz będę układał przewody, żeby to wyglądało fajnie, estetycznie. Na dzisiaj już kończę. Późno jest, więc pokażę Wam szybko, jak to wyszło. Tak to wygląda. Udało się zrobić sam przód. Trójniczek. No i ta strona widać już wyszła trochę lepiej. Złapałem z tak zwanego skilla.
Obejdę jeszcze auto naokoło raz. O, pedały już zamocowane. Tutaj wczorajsza robótka. Jak widać, tarcze są używane, ponieważ kupiłem je od swojego ziomeczka. Cały zestaw przejechał mniej więcej 2000 km. Wziąłem od niego tarcze przednie, klocki i zaciski. Także pozdro dla Boxona, dzięki wielkie za dobry towar w dobrej cenie. No i co, do zobaczenia kolejnego dnia. Piątka.